Moi drodzy, właśnie nastąpił ten dzień. Ten dzień, w którym zagramy sobie w premierowy tytuł. Zamiast robić premierowego live'a, to zrobię premierowy let's play. Co z tego, że to się pojawi dosłownie dzień później, ale nic to. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl i z miłą chęcią, z wielką radością chciałbym was zaprosić na nowe let's play na moim kanale, który będzie grany z grami, które już mam przygotowane w liście let's play. Witam was w pierwszym odcinku Zagrajmy w Sonic Frontiers. Doczekałem się w końcu tej gry i bez zbędnego przedłużania, bo nie mam zamiaru tutaj nie wiadomo jak długo siedzieć, rozpoczynamy to. Zacieram rączki, proszę państwa, zacieram rączki. Nagrywam to o 19.08 listopada. Nie mogę się doczekać, kurde, tej giery. Jest ogromny hype. Bardzo ładne tutaj, swoją drogą, logo Sonic Teamu. Fajnie, takie odświeżone trochę. Chyba cutscenka będzie, co nie? A nie, jeszcze nie. O, gra jest w języku polskim! Fajnie! Kurczę pieczone! Dobra, mamy tutaj cztery opcje. Mamy tutaj nowa gra, język, prawa autorskie, instrukcja. Oczywiście przejdź do strony internetowej, by wyświetlić... Nie, nie chcę. Sorry. Prawa autorskie oczywiście również możemy zobaczyć, ale po co nam to? Język. Mamy tutaj... Czyli nie mamy oczywiście polskiego dubbingu, ale mamy natomiast polskie napisy i myślę, że to jak najbardziej nam starczy, no nie? Tak więc, moi drodzy, naprawdę jestem mega podhajpowany i mam nadzieję, że wy również, mam nadzieję, że w ogóle wam ten let's play się spodoba. Nie wiem szczerze, jak on długi będzie. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że będzie on tak samo długi jak Crash Bandicoot 4, może trochę krótszy, bo gra ponoć jest na 10 godzin, w końcu... Sonic Team posłuchało się fanów, tak więc w końcu wydali trochę dłuższą gierkę według doniesień oczywiście, ja tam nie wiem, bo dopiero będę pierwszy raz w to grał, tak więc traktujcie ten let's play jako coś, co będzie grało z tymi właśnie grami, które już zaplanowałem i po prostu będziemy sobie teraz trzy serie prowadzili w tym samym czasie, czyli Sonica Frontiers będziemy prowadzić sobie z Spyro Enter the Dragonfly oraz albo z Raymanem M, albo z Kubusiem Puchatkiem, czy tam Tygryskiem, nie pamiętam szczerze. Tygrysek i Uczta Kubusia, coś takiego. Ale dobra, nieważne. Ja tu nie będę gadał już na inne tematy. Zaczynamy sobie nową gierkę i myślę, że chyba... Na normalu sobie zagramy, bo nie mam zamiaru grać na wysokim, dlatego że gram w to w pierwszy raz, a na łatwym nie chcę, żeby było zbyt łatwo, więc myślę, że normalny tryb to jest taki bardzo wypośrodkowany i bardzo fajny, tak więc... Mamy tutaj teraz do wyboru style. Możesz wybrać ustawienia pasujące do twojego stylu gry. Można je szczegółowo zmodyfikować w opcjach w dowolnym momencie podczas rozgrywki. Ten styl jest zalecany dla osób, które nie znają gier z serii Sonic. Ten styl jest zalecany dla osób, które znają gry z serii Sonic. No myślę, że szybki, no bo ja jednak już trochę z tych Soników ograłem na kanale, no nie? A teraz... Zamykam mordę. It's all coming online.
The ancient secrets will be mine. Status report. Answer me! Simulations complete. Executing protective initiative. What? No! No! Track the Chaos Emeralds here, right? Let's find out what drew them here. Okej, okay, dobra, jestem z powrotem, wybaczcie za taką nagłą pauzę, ale po prostu... Kurczę, ta cutscenka jest po prostu świetna. Naprawdę, ja czuję powiew świeżości, jeżeli chodzi o Sonika. Ale żebyśmy tutaj się źle nie zrozumieli, mniej więcej wytłumaczę wam początek tej otóż gry. A więc jak mogliście zobaczyć, cała ta akcja gry... tak naprawdę dzieje się wokół Starfall Island, czyli tej nowej wyspy, która tutaj teraz się pojawiła. Eggman, jak mogliście zauważyć, dokonał odkrycia, bo znalazł jakiś artefakt, któremu wgrał nowe oprogramowanie AI i to oprogramowanie umożliwiło mu zhakowanie systemu niczym Hacker Bonzon, w sensie temu artefaktowi. No i w wyniku tych działań dochodzi do aktywacji protokołu ochronnego i Eggman został wessany, tak samo jak mogliśmy teraz... Dodatkowo jeszcze mogliście zobaczyć, że w tej samej cutscence pojawił się Sonic, Tails i Amy. No i oni właśnie zmierzali na Starfall Island, kiedy to nagle zostali tak samo jak Eggman wessani, tak więc no nie obyłoby się oczywiście bez problemów. I teraz właśnie rozpoczynamy rozgrywkę. Zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja pierniczę. No nieźle. A tu mamy pierścienie. Oczywiście będę, jak tylko będę je widział, to będę je zbierał. Dobra, jak to się mniej więcej boostuje, bo ja kurde nie bardzo, ja dopiero co się uczę tych kontrolek. Trochę pierścieni mamy zebranych. O, tu był drugi czerwony pierścień, bardzo fajnie. Może w tym poziomie zdobędziemy wszystkie, będzie śmiesznie. Dobra, tam nic nie było. O, super, bardzo ładnie się wybiłem. Ale muza tutaj kurde leci. Dobra, oczywiście mamy tu nasze badniki. Elegancko, bardzo fajnie. I kolejny czerwony pierścionek. No to będziemy mieli wszystkie zebrane, chyba. Elegancko. Super. Ranga D. Dotrzyj do celu. Ukończ ze 150 rangami.
Znajdź ringi z czerwoną gwiazdką. No to mamy wszystkie prócz ukończenia z rangą S. Fajnie, fajnie. Dobra, możemy opuścić cyberprzestrzeń. Amy? Looks like I'm the only one who made it out of that, whatever it was. Mortal. Hello? You have done the impossible. You have escaped cyberspace through your own power. You are the key. Key, huh? Sure beats being called a rodent. Are you saying I can rescue my friends? Find the Chaos Emeralds. Destroy the Titans. Tear down the walls between dimensions. Yeah, okay, sure. How about a little context? Hello? Some direction is better than none. Here we go. Okej, okay, rozejrzyj się. Używaj przycisku R, czyli analogu, aby obracać kamerę, znajdź swoją drogę. Naciśnij D-pad lewy, aby ponownie otworzyć to okno. Okej. Okay. O, możemy się prawym analogiem rozejrzeć, jak zresztą tutaj było przed chwilą przedstawione. Przejdź do opcji, aby zmienić ustawienia takie jak kąt kamery i sterowanie. Jeżeli wystąpią u Ciebie objawy choroby lokomocyjnej, spróbuj użyć szerszego kąta kamery. Wyłącz rozmycie i obroty oraz włącz środkowy kursor. Okej, okay, czekajcie chwilę. Wait a second. Dobra, nie mogłem coś ruszyć. W każdym razie tutaj mamy ten pierwszy poziom, który zrobiliśmy. Nie mamy tylko ukończonego poziomu z rangą S. No ale tak jak wam mniej więcej mówiłem, no to wygląda to teraz tak, że Tails i Amy zostali tam po drugiej stronie. Sonic oczywiście został sam jak palec. No i naszym zadaniem jest oczywiście uratowanie albo odnalezienie Tailsa i Amy. No i no oczywiście pokrzyżowanie planów doktorowi Eggmanowi. Ogólnie, jeżeli mam skomentować tę lokację, no to po prostu Kinder Bueno normalnie. To tak mogę to określić. Jest naprawdę bardzo fajne. W ogóle te cutscenki. No, powiem wam tak, początek gry już zapowiada się naprawdę bardzo zacnie. Ten tutaj taki deszczowy klimat. Ten kanion, w którym jesteśmy. No po prostu... Ach! No co ja tu mogę więcej powiedzieć? Po prostu zamknę mordę i idę przed siebie, brzydko mówiąc. Na Ziemi znajdują się trzy starożytne przełączniki. Jeśli je aktywujesz, możesz zdobyć nagrody i odblokować część mapy. Spoko. Bardzo fajny w ogóle ten hub z tutorialem, muszę przyznać. Bardzo fajny pomysł. Kronos Island. Właśnie, bo nie wspomniałem, znajdujemy się teraz na Kronos Island. Ukończ wyzwania, aby odkryć mapę. Kończenie wyzwań odsłania otaczający obszar na mapie. Po odsłonięciu mapa pomoże Ci odnaleźć strażników, portale i pamiątki. Otwórz mapę naciskając, oczywiście, możemy sobie w ten sposób otworzyć mapę.
I tak ona się właśnie prezentuje. Co to jest za artefakt? Nie jest nam to dane na razie. Coś tam mamy. Symulator. Powiadomienia. Gdy przed Sonikiem znajduje się coś nowego, może się pojawić powiadomienie. Naciśnij OK, gdy wyświetla się powiadomienie, aby poćwiczyć w symulatorze treningowym lub uzyskać wskazówkę na temat tego, z czym Sonic będzie miał zaraz do czynienia. Wciśnij przycisk na dole, ten dolny D-pad, aby teraz przejść do symulatora treningowego. Okej, dobra, zobaczmy, jak będzie wyglądał ten trening. Atak naprowadzony. Okej. Wyjdź z symulatora treningowego. Symulator treningowy można opuścić naciskając... gdy w prawym dolnym rogu wyświetla się touchpad. Naciśnij kwadrat, gdy wyświetla się kursor celu. Dobra, czyli... w taki sposób możemy atakować. Atak naprowadzany. Myk, myk, myk i myk. Koniec z wami. Podnieś upuszczone przedmioty. Pokonani wrogowie upuszczają różne przedmioty, na przykład elementy, umiejętności i nasiona. Zbierz odpowiednią ilość elementów umiejętności, a zamienią się w punkty umiejętności, które widać w prawym dolnym rogu ekranu. Możesz je wykorzystać, aby poznać nowe umiejętności i ulepszyć Sonika. Spoko. Elegancko. Tu widzę, że pierścionki się pojawiły. No ja co sobie zbiorę, czemu by nie? No powiem wam, że mi się, kurde, Micha mocno cieszy, nie? O, super. Można też i w taki sposób zdobyć pierścienie. Jasne, że tak. Też można oczywiście zrobić coś takiego i skoczyć sobie tutaj. Jaki piękny ocean! Jaki piękny ocean tutaj jest. Super, fajnie. Tylko trzeba byłoby teraz tam się jakoś dostać, ale tam nie widzę jakby... Chociaż nie, jest tutaj. Bounce pad jest, oczywiście, że tak. Bounce pad. Mamy tutaj towarzystwo, które zaraz pociśniemy. O, dokładnie tak. Jest jeszcze chyba czwarty, co nie? A pozbieramy co nasze. Podoba mi się bardzo tutaj exploring. Fajna sprawa, że coś takiego dodali, że nie ma następnego poziomu, tylko mamy swobodę, żeby sobie, wiecie, poeksplorować to i owo. To jest naprawdę bardzo na plus. Myślę, że ta gra może być naprawdę jedną z najlepszych. I mówi to osoba, która... w jakimś tam sensie fanem Sonika jestem, ale... wiadomo, że większym fanem jestem Crasha. Natomiast, no muszę przyznać, że kurczę pieczone, gra robi wrażenie. I to takie potężne wrażenie. Myślę, że to jest to. Myślę, że naprawdę to jest to i naprawdę fajnie, że w jakimś sensie Sonic Team odbija się od dna, no nie? Już musiałem tu na dół spać, żeby zobaczyć, jak to tu mniej więcej wygląda. O, możemy się oczywiście wybić, prawie jak na YouTubie, hehe. Taki żarcik, kosmonaucik. No na pewno pierwszy nie będę, jeżeli chodzi o Let's Play, bo podejrzewam, że już dosłownie w dzień premiery, czyli 8 listopada, no u mnie to będzie jednodniowe opóźnienie. Podejrzewam, że ktoś już mnie wyprzedzi, no ale ja nie robię z nikim wyścigu, każdy wiadomo nagrywa na swój sposób i myślę, że każdy powinien się tego trzymać, że każdy po swojemu nagrywa.
Ja jakby nikomu nie wadzę, przynajmniej tak mi się wydaje i myślę, że nikt mi też nie będzie wadził. Tak więc każdy niech się skupi na sobie. Super, fajnie, fajnie. Teraz chciałbym spaść tutaj. O, dokładnie. Trochę sobie tych pierścieni pozbieramy. A co? Niech będzie. Mamy tu, widzę, że jeszcze jakieś poziomy. Jakieś 99, 99, 99, 99. Czyli mamy tutaj do butów, do pierścieni, do ataku i do obrony chyba. O ile dobrze rozumuję, widząc ilustrację. Oj, trzeba się jeszcze raz wybić. A, nie mogę tam polecieć, bo wciskałem kwadrat, myślałem, że polecę tam jakoś. Ale nie. Nie poleciałem. O, bardzo w ogóle lubię takie kamienne tutaj, jak to się mówi, budowle. Obrośnięte jeszcze mchem. Daje taki swój fajny klimacik, powiem wam szczerze. A ja lubię na pierdoły zwracać uwagę. O, i X-em, jak wcisnę X, to mogę właśnie zrobić taki właśnie coś a la boost. To jest też bardzo fajne. Ninja! Mamy pierwszego bossa? Użyj namierzenia, by pokonać strażnika. Okej, dobra. Dawaj moje pierścienie. Nie! No niedużo mu zostało. Ale muza tu weszła, fajna. Nieznane zagrożenie zostało unicestwione. Kozak. Kozak, powiem wam szczerze, minibosik fajny tutaj. I fajnie, że w ogóle zebrałem artefakt, który pozwala mi odblokować dalszą część tego Starfall Island. Tak więc naprawdę daję okejkę, naprawdę. Tak więc kontynuujemy dalej. Bounce pad! Znowu! Dobrze, fajnie, cieszę się bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Na razie póki co nie mogę nic więcej o fabule powiedzieć, ponieważ, no jak widzicie, nic nowego póki co nie mamy. Póki nie będzie następnej cutscenki, to wiadomo. A ja, jak wiecie, wolę wam na bieżąco tłumaczyć fabułę. Widzę, że mamy tutaj następne przejście. Następną bramę, którą trzeba będzie odblokować. Obróć posąg, aby otworzyć bramę. Starożytna brama jest zablokowana. Obróć posąg przed bramą, aby przejść dalej. Dobra. Czyli musimy je obrócić. Jak najbardziej. Kurde, ale proste. To tylko ten posąg był do obrócenia. Myślałem, że te pozostałe, bo one tak jakoś dziwnie wyglądały, jak były odwrócone. Ale dobra, nieważne. Skoro to tak wygląda i skoro ma to tak wyglądać, no to... To ja nie mam problemu żadnego. Zdecydowanie żadnego. I teraz skaczemy. Tutaj, tutaj. Pewnie, że tak. Zbieramy co nasze. I idziemy dalej przed siebie. Niestety nie wiem za bardzo, jak zebrać tamte pierścienie. Więc daruję sobie póki co. Chociaż nie... Wydaje mi się, że wiem, jak to zdobyć. No właśnie, w taki sposób. 64 na 400. No to jestem ciekaw, czy mi się tu chociaż połowę uda zdobyć tych pierścieni. Jest bounce pad. Super. Bounce pad! Yeah! I teraz tutaj. Zium! Superancko. Odblokuj umiejętności. Teraz możesz odblokować umiejętności cyber okrąg Sonika.
Przejdź do menu umiejętności, aby odblokować za pomocą punktów umiejętności. Dobra, na razie... A, dobra, myślałem... Chciałem to na później zostawić, ale okej. Dobra, więc mamy tutaj to odblokowane. To jest tak, cyberokrąg. Biegaj w kółko, pozostawiając jasny ślad. Gdy domkniesz ślad i puścisz przycisk, mogą się aktywować różne efekty. Przytrzymaj trójkąt w trakcie ruchu. Dobra. Okej. Więc teraz tak. Tutaj widzę, że gra nam... A, to jest... To na czymś takim. O kurde. Ej, fajna umiejka. Ej, podoba mi się to. Jeszcze raz, czekajcie. Robimy coś takiego. I pierścienie wyskakują, super. I one od razu do nas przylatują. Tak jakby Sonic... Tak jakby Sonic... Nie wiem, jakiś magnes miał. Sobie. Kurczę. Fajne, naprawdę. Jestem ciekaw tych nowych umiejętności. Spadłem do wody. M0002. Czy to jest jakiś nowy poziom? Czy co to tam jest dokładnie? Myk, myk i myk. I tutaj. Dokładnie tak. To właśnie chciałem od początku zrobić. Z jakiegoś powodu mi nie wyszło. Spadamy w dół.